Siemano kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na nowym kanale. Mam nadzieję, że wpadliście tutaj po najnowszym odcinku na Anecie Weronice. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, to bardzo dobrze wiecie, że mam zamiar dokończyć robienie tier list wszystkich pakietów Diamonds Ruby Star Planet, a zajmujemy się dzisiaj pakietami z roku 2018, czyli idziemy z roku na rok coraz bardziej do tyłu. Odcinek oczywiście polega na tym, że układam te pakiety w zależności od tego, jak bardzo mi się podobają. Tutaj mamy na pierwszym miejscu Giga Cox, dalej mamy Oro, czyli Oro to znaczy, że jest po prostu tak dobrze, ale wiecie, nie jest jeszcze Giga Cox. Nie jest dobrze, ale dobrze też nie. Jezu nie, wszyscy wiem co to znaczy. Oraz Madafak, co to było? Czyli taki pakiet, który po prostu był fatalnie wykonany i którego bym definitywnie nie kupiła. Zasady wszyscy znamy, jest to tak proste, że po prostu nawet nie musiałam tego tłumaczyć i przechodzimy już do oceniania. Pierwszy pakiet to jest pakiet diamentowy, pakiet diaksowy z roku 2018. Uważam, że on jest dosyć taki pospolity. Te włosy w ogóle nie wyglądają dobrze w żadnym innym kolorze niż w tym podstawowym, bo wydaje mi się, że one są tak nudne, jeżeli pokolorujemy je jednolicie na przykład na jakiś brąz czy jakikolwiek inny kolor, dlatego to im bardzo ujmuje. Sukienka dosyć prosta, buty to takie szpilki w diamenty, no nie wiem, kurczę, ciężko tutaj coś powiedzieć dobrego o tym pakiecie. Ja bym tutaj go dała do nie jest źle, ale dobrze też nie jest. Chociaż waham się tutaj, czy nie dać go jeszcze niżej, w razie czego możemy to jeszcze zmienić. Dalej mamy pakiet kotkowy i z pakietem kotkowym mam podobny problem, podobny dylemat, co w sumie z tym pakietem diaksowym. Jest on dosyć prosty, natomiast jest dosyć ładny. Ogólnie włosy kotkowe mi się bardzo podobają i chyba dałabym ten pakiet zaraz obok diaksowego, tak mi się wydaje. Dalej mamy pakiet bultoszkowy bądź pakiet mopsowy, jak zwał, tak zwał. Ten pakiet umieściłabym w kategorii Jezu nie, ponieważ no te włosy są takie jakieś, no nie wiem, dziwne ogólnie. Ciężko jest ten pakiet jakoś sensownie wykorzystać. Sukienka jest jakaś taka, ona dziwnie dosyć leży, buty są też jakieś takie dziwne. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Natomiast no nie jest zbyt urodziwy ten pakiet. I to samo mogłabym powiedzieć o pakiecie wiejskim, bądź farmerskim, jak kto woli. Chociaż kurde, no ładna jest ta sukienka, niby on jest cały ładny, ale coś tutaj nie zagrało. Ja nie rozumiem ogólnie pakietu farmerskiego, ponieważ on naprawdę nie jest źle wykonany. No musicie przyznać, że ta sukienka dobrze leży. Włosy czy leżą dobrze, no to jest kwestią sporną raczej. Dajmy go na razie do Jezunie. Dalej mamy pakiet elektro i ja ogólnie w pakiecie elektro byłam przez długi, długi czas zakochana po prostu. Uwielbiałam te włosy, uwielbiam te buty, właściwie dalej uwielbiam te włosy i uwielbiam te buty, mam dalej do nich ogromny sentyment. Sukienka co prawda mogłaby być lepsza moim zdaniem, natomiast mimo wszystko pakiet zasługuje zdecydowanie na miejsce pod tytułem Oro, bo jest naprawdę kozacki. I pomimo, że ta sukienka nie leży jakoś mega kozacko i mega fajnie, to naprawdę jest interesująca, jest ciekawa, oryginalna. To można na pewno przyznać. Dalej mamy pakiet sopelkowy. Tak, to był pakiet sopelkowy i ja mam z nim troszeczkę problem, ponieważ wiem, że ma on ogromną ilość zwolenników. A właściwie miał, dopóki sopelki nie pojawiły się na tygodniu unikatów i nie straciły totalnie swojej wartości. Te włosy muszę przyznać, że są przepiękne, natomiast ta sukienka i te buty, skoro oceniamy tutaj całokształt, to zdecydowanie nie dałabym tego pakietu do Oro, pomimo, że ma przepiękne włosy. Dałabym ten pakiet raczej do nie jest źle, ale też dobrze nie jest. Słuchajcie, może to być dosyć kontrowersyjna decyzja, bo wiem, że te włosy są uwielbiane przez ogromną ilość osób. Przez tę sukienkę i przez te buty nie jestem w stanie wyżej umieścić tego pakietu niż na środkowej pozycji, po prostu. Dalej mamy pakiet Drip i z pakietem Drip za bardzo nie ma co zrobić, ponieważ no, te włosy to jest jakaś sraka lejąca się z głowy. Trudno mi się ogólnie ocenia te wszystkie pakiety takie typu Ink, Drip, Pixel, ponieważ one są troszeczkę bezużyteczne. No nie ma za bardzo jak luka z tym zrobić, jest to takie trochę no mech. Dalej mamy pakiet mikołajkowy. Czy on jest jakiś turbo oryginalny? Nie powiedziałabym. Natomiast, no, na święta całkiem okej się sprawdza chyba. Może dajmy go tutaj. Myślę, że nie zasługuje na aż tak niskie miejsce. Przynajmniej na ten moment, jak sobie myślę. Dalej mamy pakiet lodowy. Ja tutaj zdecydowanie dam... Madafak, co to było? Po pierwsze, ten pakiet jest naprawdę bardzo brzydki. Te włosy są tak tragiczne. To są jedne z najgorszych włosów, jakie chyba kiedykolwiek powstały na MSP. A po drugie, jest to odgrzewany kot.
chleb. Jest to pakiet, który był już kiedyś na Movistar Planet i został przywrócony. Strasznie nie lubię takich rzeczy, strasznie nie lubię właśnie takiego zabiegu i dlatego dam też ten pakiet do ostatniej kategorii. Dalej mamy pakiet tygryskowy i słuchajcie, tygryskowy pakiet to było naprawdę coś, ponieważ dla mnie tutaj wszystko gra bardzo dobrze. Włosy są super, sukienka przepiękna, szkoda, że dodali ją oczywiście do sklepu. Buty były inspirowane ogólnie jednymi z butów tworzonych przez markę Gucci i to jest bardzo zauważalna i oczywista inspiracja. Te buty są naprawdę bardzo, bardzo piękne. Sukienka też piękna, włosy też piękne. No myślę, że tutaj kategoria oro na pewno. Dalej mamy, słuchajcie, pakiet egipski i ja pamiętam, że w momencie, gdy ten pakiet egipski wyszedł, to ja się strasznie zawiodłam, ponieważ ja jestem ogromną zwolenniczką pakietów halloweenowych. No słuchajcie, pakiety halloweenowe to jest chyba co roku mój ulubiony pakiet. W 2019 mieliśmy przepiękny pakiet halloweenowy. W 2020 mieliśmy również przepiękny pakiet halloweenowy, ale w 2018 zrobili pakiet taki inspirowany Egiptem i moim zdaniem była to bardzo zła decyzja, dlatego ten pakiet no też dałabym raczej do madafak, co to było. I to niekoniecznie dlatego, że ten pakiet jest jakiś mega turbo zły, ale bardziej chodzi o moje osobiste doświadczenia, mój osobisty zawód tym pakietem. Oczekiwałam czegoś tak totalnie zarąbistego, typu jak był pakiet Sugar, o Boże, to był przepiękny pakiet. Jak był pakiet duchowy 2017, Majstersztyk to był, kochani. A tutaj taki pakiet egipski wyszedł, takie gówno. Ojejku, teraz mamy pakiet, nawet nie wiem w jaki sposób go nazwać. Czy to jest księżycowy, czy to jest żywiołowy, czy to jest urodzinowy? Nikt nie wie, ponieważ są tutaj trzy różne ubrania z trzech różnych starych pakietów połączone w jedno. Jeszcze oczy ze starego MSP. Motherfucker, co to było? Kto wpadł na taki pomysł, żeby połączyć te rzeczy ze sobą w jedno? Nawet po tych trzech latach nie mieści mi się to w głowie, dlaczego do tego doszło, jak do tego doszło. Pakiet Kawaii przez dość spory czas był bardzo pożądany na Movistar Planet. Teraz już te włosy, z tego co mi się wydaje, dość spadły na wartości, natomiast bodajże rok temu był naprawdę turbo pożądany i wszyscy chcieli mieć te włosy. Pomimo, że jego wartość na ten moment już dosyć spadła, to ja jestem dalej ogromną zwolenniczką tego pakietu i wydaje mi się, że zasługuje on na kategorię GigaCox. Buty co prawda są dosyć sklepowe i są bardzo podobne w sklepie, ale mimo to, to wszystko jest tak dobrze wykonane graficznie, tak pięknie ze sobą współgra, tak dobrze to wygląda, uroczo, że po prostu no nie mogę dać niżej. Teraz mamy, słuchajcie, pakiet słonecznikowy i tutaj bym dała go chyba do kategorii oro, ponieważ włosy są naprawdę bardzo dobrze wykonane, sukienka też jest bardzo ładna, buty może mogłyby być lepsze, ale ogólnie całość tego pakietu prezentuje się naprawdę bardzo okazale i nie jest to zły pakiet, zdecydowanie nie. Ostatni pakiet, jaki tutaj nam się znajduje, to jest pakiet żółwikowy. Pakiet żółwikowy również jest jednym z cenniejszych pakietów na ten moment na Movistar Planet. Dałabym ten pakiet żółwikowy do GigaCox, ponieważ sukienka jest przepiękna, włosy są przepiękne, ten naszyjnik żółwikowy też jest przepiękny, wszystko ze sobą bardzo dobrze współgra, wszystko bardzo dobrze wygląda. Nie jest sklepowy, to trzeba przyznać, że nie jest ten pakiet sklepowy. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak wy byście ułożyli te pakiety, lub po prostu wejdźcie sobie na tę stronę, link będziecie mieli w opisie do mojej tier listy i sami ułóżcie te pakiety według siebie, ponieważ jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Możecie nawet ułożyć te pakiety, zrobić screena i oznaczyć mnie na Instagramie. Bardzo dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z dwutygodniowego maratonu. Widzimy się pojutrze. Do następnego i pa!